Dziś w Kronice krótki metraż, do którego należy też twoja sonda o mężczyznach. Czy boisz się teraz zrobić pełnometrażową fabułę? Oczywiście, że się boję, tak samo jak się bałem krótkich filmów robić. No tylko różnica jest taka, że krótki, jak się bardzo zły film zrobi, to można schować spokojnie do szuflady i nikomu nie pokazać i okej, a długi, no nie można i wszyscy się dowiedzą, że jest to zły film i poracha, nie? Na festiwalu w Koszalinie są bardzo dobre filmy krótkometrażowe. Pełne metraże czasami już tak nie satysfakcjonują. Dlaczego tak się dzieje? Muszę to przemyśleć, bo ja tego nie wiem. Czy to nie? Jest tak, że nie starcza, wiesz, scenariusza na pełny metraż, czy nie starcza pieniędzy? To nie wiem, ale mogę zgadywać, że chodzi o scenariusz najbardziej. W krótkich filmach, jak jest zły scenariusz, to tego aż tak nie widać, bo nie zdążymy się znudzić, bo w sumie już się skończył film i wszystko jest okej. No a z długimi, jak jest zła konstrukcja, wszystko źle poustawiane, no to i tak się po 15 czy 20 minutach zaczynamy nudzić. Film naturalnie ma bardzo precyzyjny scenariusz, który akurat wystarcza na te 30 minut. Natomiast w polskim kinie jest problem z długimi metrażami. Czy to jest brak dobrych scenariuszy na długie historie? Nie wiem, skąd to się bierze. Akurat nasz scenariusz, przyznam, był... Jak się go weźmie do ręki i się go przeczyta, jest taką idealnie napisaną instrukcją obsługi jakiejś maszyny. Tam jest wszystko precyzyjnie wypunktowane, wymyślone, wyważone. Tak jakbyśmy czytali scenariusz i zobaczymy ten film, to jest jeden do jeden. Tak? To jest bardzo ważne, żeby mieć taki właśnie scenariusz, jak taką instrukcję skręcania szafki IKEA na przykład. Czy zgodziłbyś się z tym, że film naturalnie jest o roli religii w życiu człowieka? Ten film zadaje dużo pytań. Zadaje dużo pytań odnośnie naszej egzystencji, związku, jak żyć, dlaczego jesteśmy ze sobą, dlaczego nasze związki się rozpadają. I również w tym wszystkim jest gdzieś Bóg. Daniel jestem. Chciałem zrobić film o inicjacji młodego człowieka. Nie wiem, czy my chcemy coś powiedzieć robiąc filmy, bardziej coś czujemy i chcemy po prostu się podzielić jakimiś swoimi właśnie bardziej pytaniami niż odpowiedziami. Odwróć. To mogę powiedzieć, że w krótkim metrażu no, odpowiedzialność jak we wszystkim co mniejsze jest mniejsza, prawda? I myślę, że odpowiedzialność artystyczna jest tylko taka sama. Dzień o 6 dzieje się w takich gomułkowskich czasach. Taki klimat lat 60., który znamy z filmów, też mi się wydał bardzo inspirujący. Zresztą razem z Piotrkiem Uznańskim, operatorem, przygotowując się do tego filmu, oglądaliśmy dużo filmów z tamtego czasu, filmy Hasa. Chociażby. Praca nad długim metrażem i praca nad krótkim metrażem to jest jednak kosmetyczna różnica, ponieważ i tu chodzi tak naprawdę o to, żeby stworzyć pasjonujący film, który widzów wciągnie. Wydaje mi się, że demonizuje się trochę ten przeskok z krótkiego do długiego metrażu. Tak naprawdę chodzi o to, żeby historia była pasjonująca i żeby zrobić ją na tyle dobrze, żeby widzów wciągnęła. Ci na rękę, kiedy rodził się syn, świeciła biało, to dałaś się.